Od śmiechu człowiek omornieje, zmarwi się pozbędzie, wyzdrowieje i nie zup dożeje, i nie były sieje, gdy się pośmieje. Można śpiewać z nami! Od śmiechu człowiek omornieje, zmarwi się pozbędzie, wyzdrowieje i nie zup dożeje, i nie były sieje. Drodzy Państwo, gością Państwo nas pierwszy raz właściwie, mi się wydaje, że nie było jeszcze. Byliśmy na Święcie Świni dawno temu. No to świetnie. Tak. Tak, na Święcie Świni to podobno wszyscy już byli. Tak to jakoś działa. Na tamtym święcie akurat był zespół... Gole z orkiestra. A, pięknie. Zapamiętaliśmy ten występ z tego tytułu, że grali na żywo, weszli na scenę i mówią, że muszą sprawdzić przeloty tak zwane. Grali na żywo cały koncert, żywo. To było super, godne super. Podziwu. Mam nadzieję, że super występ. Tak, bardzo dziękujemy, tak faktycznie było. Było bardzo wesoło i bardzo dużo ludzi, ale nie dzisiaj o Golcach, a dzisiaj o kabarecie Dziura. Skąd nazwa, drodzy Państwo? Kiedyś jakaś dziura po drodze się trafiła, jak Państwo jechali na występ, czy co to się zadziało? Znaczy, to jest inna dziura. No, dziura, no, powiesz? Nie, no mów. No, nie mieliśmy siedziby, jak się powstali, 35 lat temu. W tym roku będzie. No i sami żeśmy sobie postanowili zrobić siedzibę pod sceną. Niewykorzystane takie miejsce było pod sceną w Domu Kultury, ale żeby nie wchodzić przez tą scenę, przez tą klapę, przez tą całą salę, nie? Postanowiliśmy zrobić wejście przez fundament. No i wykopaliśmy dziurę. I dosyć długo tam ta dziura była, no bo sami własnymi siłami żeśmy tam robili trochę więcej, no było, co prawda. No i zanim się dorobiliśmy schodów i wszystkiego, no to bardzo długo było tak, że się szło do dziury. I tak się to przyjęło. Właściwie to nawet ludzie nas tak nazwali, że dziura, nie, że tam jest dziura. I to się przyjęło, my to co będzie, jak się przyjęło, to co będziemy zmieniać. Seniorami pojechali, nie? A ona tu dzwoni, taką zdenerwowana tej. Bo byli w tym muzeum i już wychodzą i się ten alarm tej włączył, jak wychodzili, nie? I wszystkich nas od tej seniorów cofnęli i tam makają po tej gadkach, kalesunach, barkanowych, czy co nie wzięli, no co tam z takiego muzeum, gdzie tak klokry stare tam, nie? No w każdym razie Busia tak onerwowała cało, nie? I ja mówię do niego, do mojego chłopa, mówię, tej takie nowoczesne muzeum, dopiero otwarte i co mi tam za klunkry mają, że im się alarm włączą, nie? A on mówi, a staro Fabisioczka była? Ja mówię, była, ona wszędzie jedzie, nie? Oj, no to nie dziwota, mówię, bo jak im się taki zabytek z muzeum wymykał, to nie dziwota, że się alarm włączył, nie? 35 lat już, to już sporo czasu minęło. Sporo. Składy, rozumiem, się zmieniały, czy jak to u Państwa było? Czy grają Państwo w tym samym składzie? Tak, znaczy, no, pomijając, że na początku nas było tam 15, chyba, czy 16 i tu ludzie odchodzili, bo to jeszcze wtedy do wojska chłopaty szli, dziewczyny tam wychodziły za mąż i w sposób naturalny zostało 5. W tym jest nasza naturalna trójka. Selekcja, taka. Tak. Potem jeszcze było 2 kolegów, no i też tam jeden choruje, jeden do Poznania, w Poznaniu mieszkanie miał, tam rodzinę założył i tak się stało, że jest nas trójka. W tej chwili trójka została. No. Czy od początku Państwo zamierzali grać gwarą, że ta gwara będzie się pojawiać w Państwa występach? Tak, od początku. Takie było założenie. I w ogóle ja jestem taką wielbicielką gwary i okazuje się, że no właściwie skupiłam wokół siebie ludzi mówiących gwarą. Ja może nawet sama, bo założyłam ten kabaret, ale w sumie w tym momencie, kiedy myśmy to zakładali, to myśmy nie myśleli o tym, że to będzie tam kabaret, że to, czy tamto. Właściwie to było takie trochę towarzystwo wesołe, robiliśmy co, jakieś przedstawienie, coś tu, wystąpić, pojechać, wygłupiać się, ale łączyła nas gwara od początku. Mam sąsiadkę tuż za ścianą, pindę z gębą, wypindrnaną się i kablerwa mok, lumpica glajda tłuk. Sypie się jak śrubok stary, w łoku bielmo, w zębach szpary, makwa, pukwa, om, gelaj za gołga ćmok. Jestem młoda wdowa, za mąż wyjść gotowa, a tak chyrla krzyjo, chłopów mi podrywam.
wyjdzie trud. To tak zrobię. Tą gwarę chałubimy. Uważamy, że zamiera ta gwara wielkopolska, coraz mniej ludzi ją mówi. Nie dbamy też o tę swoją gwarę jako powiedziałabym, województwo. I staramy się właśnie robić różne rzeczy, żeby jednak gwara przetrwała, nie? Albo żeby przynajmniej była żywa tak długo, jak to się da. No i pokazać ludziom, że jest fajna. No, śmiali się dzisiaj, więc myślę, że było dobrze. No i ostatnie pytanie do Państwa. No jak się grało u nas dzisiaj? Super. No bo mówią Państwo, że pierwszy raz Państwo grali w tym roku, więc tym bardziej taka inauguracja roku. Nie no, warunki dzisiejsze to naprawdę już jest pełen profesjonalizm, żeby tak powiedzieć. Graliśmy na przestrzeni tych 35 lat w różnych warunkach. Jest mnóstwo anegdot i mnóstwo naszych wspomnień z występów. Były to na przykład występy w takiej miejscowości jak Tarnogród, gdzie utkwił statyw od mikrofonów w rekwizycie, którym był wóz drabiniasty i prawie ten cały wóz został wciągnięty z tym mikrofonem na scenę. Były różne sytuacje, ale dzisiaj no to... No była sytuacja na przykład, kiedy występowaliśmy na Dniu Kobiet dla Koła Gospodyń Wiejskich. No i podaliśmy rider swój, nie, gdzie było napisane 4 mikrofony. No tam ten i po czym przyjechaliśmy i tak też nie stały 4 mikrofony, tylko oprócz 4 mikrofony nic więcej nie było. I panie były bardzo zdziwione, że jeszcze jest potrzebny jakiś wzmacniacz, jakieś kolumny, coś. No mikrofony to mikrofony, no są 4 mikrofony. Także w różnych warunkach trzeba nam było występować, nie? Ale zresztą piękna sala, dobre nagłośnienie, no to super się występuje. No właśnie to trzeba przyznać, że każdy występ, nawet kabaretowy jednak, na sali jest całkiem inaczej jak w plenerze, nie? No, gdzie też zaciemniona widownia, nie? No. Tutaj oświetlona scena. No skupienie to jest... i tak dalej. No, jakieś festyny, jarmarki, wiadomo, nie? Jak to jest całkiem inna atmosfera. Nie, raz właśnie tak ale staramy się. Jakby tak zawieźli taki profesjonalny kabaret z telewizji na takie dożynki, na przyczepę. Cało niby tam zrobili i kto by się z tego śmiał, nie? Także nie, no my przez te nasze lata, no co roku tam mamy tych występów raz więcej, raz mniej, ale 30-40, nie? Teraz jak pandemia, no to mniej, ale każdy jest inny i z każdego można mieć jakieś tam wspomnienia, nie? Chociaż oczywiście zmieniło się na lepsze i takich występów jak tutaj jest coraz więcej, nie? Gdzie rzeczywiście nawet wiejskie sale są tak właśnie fajnie wyposażone i dobry sprzęt mają nagłośniający. No. No to skoro mąż kiepsko widzi, to powinien się udać do okulisty, a nie do terapeuty. Bo byłeś, nie? U okulisty? No. Byłem u okulisty. Tak? Tak, byłem. Ten okulista nawet kazał mi czytać jakieś glitery z takiej tablicy. No i co? Mówię mu, że mocno chętnie bym mu przeczytał, tylko ja nie widzę tej tablicy, nie? No ale byłem. No najważniejsze, że dobrze odmieć, bo tu mi policjanty z Siedlca prawko zabrali tej. I o te robię sprawka, to dobrze, że on jeszcze jedzie tak dobrze tym autem, nie? No ale jak? Autem? No przecież może pan trafić w jakieś inne auto. W inne auto? Gdzie? W życiu? Czy na chodniku? A tutaj jeszcze dodam, że publiczność się bardzo fajnie bawiła. To jest tak. Też ważne. Jak my słyszymy te chichy, śmichy i te oklaski, no nam się od razu lepiej występuje, nie? Wiadomo, nie? A nieraz na przykład są publiczności takie, które przychodzą po występie, nie? I mówią ludzie, Jezu, jak my się bawili. Panie, jak my się bawili, jak my, a jak fajno i wszyscy i tego. Ja mówię, no ale za bardzo się nie klaskali, a bardzo, a i tak, no nie no, tak, po prostu takie niewyrobione też są publiczności, nie, że boją się jak gdyby, nie wiem, czy nas przestraszyć, czy przeszkadzać nam, czy co, nie? A tu było widać, że wyrobione. No, była zupełna cisza, nie, a generalnie jak się zrobi taki rajwak, jak to się mówi po naszemu, to później już ciężko jest użgać coś, jak się mówi po naszemu, bo to jeden drugiego przekrzykuje, im oni są głośniej na widowni, to my jeszcze głośniej. Takie imprezy nie. To nie, ale najgorzej jak na przykład też występujemy na jakichś tam weselach czy jubileuszach, nie? Przyjedziemy, a tam już wszyscy wuje, nie, już chodzą, tak, nie? O, to już wiem, że lekko nie będzie. No, że występujemy w każdych warunkach i no życie nas nauczyło niejednego. Dużo doświadczenia, no 35 lat to już coś jest. Bardzo Państwu dziękuję za. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. O modnie jest, martwi się po spędzie, by zdrowieje i nie zupełnie, i nie były siebie, gdy się po
można śpiewać z nami. Bo o świecie człowiek.